EKS Start Elbląg kontra MKS Fanflor Lublin. Piotr Bugajny, Kanal Plus Sport. Zapraszam Państwa na spotkanie 9. serii rozgrywek Orlen Superligi Kobiet. Tak, tak, to nie błąd. 9. seria, ponieważ ten mecz rozgrywany awansem i na środku rozegrania Stella Posawec z numerem 18. Pierwszy atak i pierwsza bramka. Bardzo szybkie otwarcie. Dziś bez Igi Dworniczuk, to bardzo istotna informacja. Zawodniczka nie tak dawno powołana do kadry B. Oczywiście mowa o reprezentacji Polski. Dziś jest nieobecna w składzie drużyny z Elbląga. To Paulina Stapurewicz rzuca na tyle mocno, że Weronika Gawlik była bez szans. Zmieniają się pozycjami. Kuźmińska wybiera się z rzutem, ale już jest Weronika Gawlik, która wyrzuca piłkę do kontry. Świetnie to zrobiła i bardzo ładny gol. Kolejny Darii Szynkaru. Magda Więckowska. Takie nieprzyjemne to podanie do skrzydła. No i teraz Aleksandra Tomczyk także na środku obrony, ale Joanna Wołoszyk. Achruk wysoko przy niej Głębocka. Ona jest najwyżej ustawiona z zawodniczek startu. Świetna akcja, wszystko w tempie. Och, myślałem, że będzie rzucać. Magda Więckowska wybrała inaczej. Może teraz, ależ ładny gol Magda Więckowska. Więckowska. Dobre podanie. Odwrócenie akcji. Stapurewicz, Macedo. Rzuca, ale jest zablokowana. Bolesne to na pewno było. I broni teraz Paulina Wdowiak. Przeciwko obronie Lublina gra się bardzo trudno, zwłaszcza kiedy w tej obronie gra Kinga Achruk. Teraz Achruk, właśnie. No i była, gdzie powinna być Paulina Wdowiak. Tymczasem jest gol. Magda Balsam. Tarczyluk. Macedo. Świetnie, ponownie Kinga Achruk. To ona wytrąciła tę piłkę i Wdowiak uruchomiła Magdę Balsam, ale fantastycznie Nevena Radojcic. Stoją obie bramkarki z Lublina w bramce. Wdowiak przy linii bocznej. Gawlik nie łapie piłki. Głębocka, Wdowiak rzuca i trafia. Paulina Wdowiak jeszcze przed końcową syreną. Nie dość, że w pierwszej połowie nie straciła ani jednej bramki, to na sam koniec rzutem przez całe boisko trafia do siatki. Głębocka i Wołoszyk na środku obrony. One walczą z Dominiką Więckowską. Bardzo ciekawie zagrała Kinga Achruk. Nieskuteczny ten rzut Darii Szynkaru. Macedo bardzo daleko. Są zawodniczki z Elbląga, ale Wołoszyk teraz wyszła w górę i pokonała Weronikę Gawlik. Wołoszyk, Tarczyluk, Macedo znowu daleko, znowu to miejsce, ale bardzo dobrze zagrana akcja. Zachęcamy do głosowania na najlepszą zawodniczkę tego meczu, Paulina Masna. Paulina Masna ukarana karą, a Więckowska zeszła, ponieważ na boisku musi pojawić się Tomczyk. Teraz Nikola Głębocka. Szynkaruk. Wykończyła akcję Stella Posawec. Macedo nie pokonuje, pokonuje jednak Weronikę Gawlik. O, to jest dobry obrazek. Weronika Weber, na szczęście skończyło się na stłuczeniu. Widzimy zabandażowana noga Weroniki Weber. Tarczyluk na skrzydło. Skuteczna w drugiej połowie Tatiana Parawicka. 13-23. Czy będzie korekta tego wyniku już teraz? Macedo nie, bo broni Weronika Gawlik. Stapurewicz nie rzuca znowu. Macedo, ale gol na koniec tego meczu. Wiktoria Macedo, pięknie. Jeszcze może 20 gol startu, jeśli szybko to zagrają. Paulina Stapurewicz, Joanna Wołoszyk. Patrzymy, ostatnie sekundy. Wołoszyk rzuca tylko w kotarę. I wybrzmiała ostatnia syrena, więc wynikiem 19-31 kończy się mecz. Wiktoria Macedo wyróżniona. Zgadzam się z tym werdyktem. Piotr Bugajny, Kanal Plus Sport. Bardzo Państwu dziękuję. Życzę udanego wieczoru.